tym filmie pokażę grawerkę z czterordzeniowym laserem diodowym o mocy 20 W. Atomstack X20 Pro. Zapraszam na materiał. Atomstack X20 Pro jest obecnie najmocniejszym laserem diodowym na rynku. Jest wyposażony w pierwszy na świecie czterordzeniowy moduł laserowy. Można nim grawerować na różnego rodzaju materiałach, a także ciąć lite drewno w jednym przejściu o grubości do 12 mm. Producent przygotował parametry cięcia i grawerowania różnych materiałów. Dzięki czytnikowi kart pamięci możemy grawerować bezpośrednio z maszyny, bez potrzeby podłączenia do komputera. Po jej włączeniu słychać pracujący wentylator głowicy. Do sterowania służy czytelny, kolorowy wyświetlacz. Aby grawerować bezpośrednio z maszyny, należy przygotować projekt w programie do grawerowania. Zapisujemy go na karcie pamięci jako plik z G-kodem i wkładamy ją do czytnika w grawerce. Grawerowanie uruchamiamy już z poziomu sterownika. Po zakończonej pracy wyświetli się odpowiedni komunikat. A to wynik grawerowania i cięcia projektu, który wcześniej został przygotowany w programie Lightbird. Grawerowanie jest głębokie, czyste i wyraźne, a cięcie bez przypaleń. Oprócz sterowania bezpośrednio z pulpitu możemy także użyć do sterowania smartfonu. Służy do tego aplikacja Atomstack. Smartfon łączy się bezpośrednio z maszyną za pomocą Wi-Fi. Podczas połączenia w sterowniku musi być włożona karta pamięci. W tym przypadku blaszka jest zbyt cienka, a moc za duża. Tu jest już o wiele lepiej. A to parametry tego grawerowania. Po połączeniu z komputerem kablem USB możemy zarządzać grawerką z programów do grawerowania Laser GRBL oraz Lightburn. Atomstack łączy się bez problemów z tymi programami. Ogniskowa lasera jest stała. Do wyznaczenia odległości od materiału obrabianego służy specjalny profil. Z osłoną używa się go w pozycji poziomej, a bez osłony w pozycji pionowej.
użytkując laser bez osłony, koniecznie trzeba założyć okulary ochronne. To jest cięcie drewna świerkowego o grubości 16 mm. Już w pierwszym przejściu widać, jak głęboko zanurza się promień lasera. Do przecięcia tego drewna potrzeba było dwóch przejść. Dysponując tak dużą mocą 20 W, przetniemy też cienką blachę. Producent deklaruje, że przetniemy blachę o grubości 0,05 mm. Mnie udało się przeciąć pasek dołączenia ogniw o grubości 0,12 mm. Bez problemu wytniemy w czarnym akrylu. Porównanie jakości wycinania w sklejce bez wspomagania powietrzem oraz ze wspomaganiem. Różnicę widać od razu. Teraz pokażę parę przykładów grawerowania. Na sklejce, płycie MDF czy litym drewnie grawerowanie wychodzi bardzo dobrze. Można też z powodzeniem grawerować także na innych materiałach. Przezroczyste pleksi. Marmur, oksydowana blaszka aluminiowa. Tu zapomniałem na początku włączyć sprężarkę. Od razu widać różnicę.
Korzystając ze wspomagania powietrzem, grawerką Atomstack X20 Pro możemy bez problemu wycinać elementy modeli 3D. Pokazałem już, jak wiele fajnych rzeczy możemy zrobić tą maszyną. Teraz pokażę, co otrzymujemy w zestawie po zakupie Atomstack X20 Pro. Jest to zestaw do samodzielnego montażu. Z tym, że nie jest to trudne, a dołączone instrukcje, a zwłaszcza poradniki wideo, pomogą bezproblemowo przejść przez ten proces. Pobór mocy podczas pracy 120 W. Głowica z osłoną oraz systemem wspomagania powietrzem. Sprężarka powietrza na napięcie 24 V. Dołączone instrukcje są kolorowe, obrazkowe, szczegółowe. Jednak podczas montażu dobrze jest posłużyć się przygotowanymi przez producenta poradnikami wideo. Grawerka jest bardzo prosta w montażu. Złożymy ją w niecałe pół godziny. Podczas grawerowania należy zabezpieczyć podłoże. Najlepiej do tego celu nadaje się tak zwany plaster miodu. Dołączone akcesoria pozwalają na solidne zamocowanie przedmiotu na stole, a sam plaster miodu szybko rozprasza ciepło. Podczas zakupu grawerki dobrze jest też pomyśleć o zakupie tego akcesorium. Podczas grawerowania, a zwłaszcza cięcia, wydziela się duża ilość dymu i zapachu. Możemy się przed tym uchronić, stosując oczyszczacz powietrza. Posiada on trójwarstwowy filtr. Pierwsza warstwa wychwytuje grubsze nieczystości, druga warstwa to filtr HEPA, a trzecia warstwa to katalizator z węglem aktywnym. Posiada port wykrywania szkodliwych substancji w powietrzu, gdy ich stężenie się zwiększa, automatycznie dostosowana jest wydajność oczyszczania. Ma też funkcję oczyszczania powietrza jonami ujemnymi. Szkodliwe substancje tracą zdolność unoszenia. Próbowałem zastosować oczyszczacz powietrza tylko z taką rurą, ale efekt nie był zadowalający. Wprawdzie wychwycił trochę nieczystości, ale w dalszym ciągu w pomieszczeniu unosił się dym i zapach. Ten filtr przystosowany jest do pracy łącznie z obudową. Obudową, którą możemy dokupić lub ewentualnie zrobić samemu. Podsumowując, Atomstack X20 Pro to solidna grawerka z bardzo dobrą, mocną czterodiodową głowicą. Grawerowanie czy wycinanie odbędzie się bez problemów i sprawi nam dużo satysfakcji.
Dziękuję za uwagę.